Siemanko, moi drodzy, tu Paradoks. Kontynuujemy przygodę w Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Kiotwę, przepędziliśmy jego syna z tej oto fortecy, którą tutaj bronili. No i teraz mamy zadanie dotrzeć do Alrekstad. Z tego co mówi nam zadanie, opis zadania. Młody król Harald wzywa norweskie klany na Alting do Alrekstad. Sorry za wymowę, jeżeli źle to czytam. No, jestem ciekawy, o co tam chodzi. Dlaczego mamy się tam wszyscy zjechać? Przedtem jeszcze chcę sobie zobaczyć, bo dostaliśmy po drodze, jak tam walczyliśmy, dostaliśmy hełm. O, i on też jest z klanu Kruka, czyli mamy wszystkie pięć części. Czemu go nie widać? Te, ja tu mam takie... A, na R3 jest pokaż i ukryj strój, okej. A można przypisywać wygląd tak, jak było w Odysei? Chyba nie. Pięć mocy. A jak wygląda ten? Ty, ale tak... Tak postać nawet fajnie wygląda, tylko musi mu być zimno, nie? Ale tak kozacko. Bardziej mi się podoba niż w tych ciuchach. No dobra, ale nie będziemy tak latać, bo przecież to zimą. Chyba jeszcze nam Eivor zamarznie i co wtedy? To tak wszystko możemy ukryć? Wszystko. No dobra, i widzę też, że możemy sobie... A, jeszcze broń jakąś dostałem. No właśnie, to jest ten topór podwójny i to żelazna gwiazda. Cel solidnej jakości. Ile ma? 70 ataku, a ten nasz topór 60. A spróbujemy sobie tym. Dobra, jeszcze mam umiejętności do rozdania. 8 punktów. O, możemy kopać leżącego. Gdy przeciwnik się przewróci, naciśnij R2, aby zmiażdżyć mu głowę potężnym nadepnięciem. O, zdrowie. Przyda się. Aha, i odsłoniliśmy następną następny zbiór gwiazd. Atak wręcz, ale atak wręcz to jest obrażenie do ataku wręcz. To jest chyba od broni, nie? Czy działania w ukryciu, to też się przyda. A co tutaj mamy w ogóle za... O, gdy walczysz dwiema brońmi, przytrzymaj R2 i R3, aby przerzucić je sobie z ręki do ręki. O kurde, to jest fajne. Kolejna konstelacja. Dwa punkty. Kurde, nie starczy mi. Tak, bo musimy iść tędy. Obrażenia od silnego ataku. No dobra, ale zdobędziemy jeszcze jeden punkt. I mamy tą zdolność. Tylko kurde, tak jak patrzyłem na początku gry, że no ja... Okej, rozwijam sobie to. Fajne to są skille z tego co widzę, ale... Ja, kurde, chodzę w zupełnie nieodpowiednim stroju do punktów, które rozwijam, bo mam strój kruka. A rozwijam niedźwiedzia, tak? Dobrze mówię? No właśnie, a rozwijamy niedźwiedzia. Dobra, zobaczymy jak to będzie się prezentowało w dalszej rozgrywce. Tutaj jeszcze widzę coś mam do pozbierania. To jest chyba wejście po to. W tą stronę. Myślałem, że można to rozwalić.
kurde, ale tutaj jest gdzieś wejście. Dobra. Może... Tutaj? A tu jest ikonka. Okej, czyli musimy się tu wspiąć. Dobra. No powiem wam, że jak na razie Assassin robi na mnie ogromne wrażenie, Valhalla. Oby tylko tak dalej. Jest tu? Jeszcze nie. Kurde, gdzie to było? Tutaj niżej, wyżej, wyżej jeszcze. Już się bałem, że nie będziemy mogli tędy przejść. To jest kolejna zdolność. Gniew Halheimu. Dobra, zobaczmy, co to jest. Okej, czyli do walki wręcz. Aha. O, to może być spoko. Pod X-a sobie to weźmiemy. Kurde, właśnie też mogę sobie rozwinąć strój. Ale nie wiem, czy warto marnować. Rozwiń. Aha, muszę przytrzymać 10. Co to są w ogóle za ruda żelaza i skóra? Nie. Kurde, może gdzieś tam zdobędziemy coś od niedźwiedzia, to lepiej będzie. Lepiej będzie rozwijać tego niedźwiedzia strój niż kruka. Kurde, już chciałem, bo jak... O! Ale to spoko. Ty, ale mu zimno. Dobra, jest jeszcze tutaj coś białego. A tu mam... O, gdzie jest w ogóle? O kurde, to aż tutaj. No to będziemy mieć długą drogę do przebycia. Jeszcze zobaczymy, co to jest to białe światełko. Według tego, co nam to są artefakty. Ty, tu trupy leżą, kurde. Ale to wszystko mam zdobyte. O właśnie, tutaj coś jeszcze złotego. Aha, skóra i rudę żelaza zdobyliśmy. No spoko, przyda się. Czyli warto otwierać te żółte punkty na mapie. Zawsze jakiś... Jeszcze tutaj mamy. Zawsze jakiś dodatkowy przypływ, że tak powiem, surowców. Gdzie to kurde jest? No to tam wyżej? Gdzie ja mam ten znacznik?
A tutaj jest tak, tutaj. Kurde, ciężko mi się na razie. Czy ja mam? Ja gdzieś tutaj to zaznaczyłem sobie. No to jest chyba tam wyżej. A, zobaczmy ten artefakt. Ale widzę, że takie małe skarby, gdzie zdobywamy surowce, to się świeci tak to delikatnie na żółto. A tam, gdzie mamy jakieś zbroje, nowe zdolności, no to już jest taka wielka żółta plama. Zbieraj. Zdobyto mapę skarbu. Kurde, gdzie to? Chyba w ekwipunku, nie? W tom musimy wejść, w sakwę. Tak jak był... przyjemne łowy, no to było z tym porożem. Mapy ukrytych skarbów, o proszę. Mapa skarbu Rygia Fylke. Poszukiwacze srebrnej chwały. Na zachód od Aleksstad skarb spojrzy na was oczami góry. Tchegroten. Jeśli wytrzymacie ten wzrok, nagroda będzie wasza. Kurde. Tchorgaten. Góra Tchorgaten. Na zachód. Od Alkstad. Czy to tam, gdzie my się chyba... Tam, gdzie my się wybieramy, kurde. Telefon. Muszę go ściszyć, zapomniałem. Będzie mi tu pikał. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, gdzie jest. No tak, tylko tutaj nie ma żadnych nazw. Hordafylk. Co? Sugerowana moc 280? Ja pierdolę. A tu musimy. No ale nie ma tutaj żadnych. Hordafylk. Jest ta góra. I to było na zachód od Hordafylk, czy na zachód od tego miejsca, do którego mamy. A to jest kurde w sumie to samo wszystko tu. Okej, dobra, tam dopłyniemy. To myślę, że sobie to zrobimy. A może zrobimy z tego małe poradniki, jak w innych seriach. Dobra, tam nie będziemy, kurde, włazić. Kiedy indziej może to odwiedzimy. Gdzie my tu jesteśmy teraz? No dobra, powinniśmy sobie, kurde, jakąś łódź zdobyć, nie? Znaczy zdobyć. Powinna tu być nasza załoga. Dobra, tutaj chyba można wzywać. O, właśnie, wezwij statek. Kurde, ale piękne te widoki. A co to takie zniekształcenia? Błędy animusa? Czy co? Nie, na górach.
takie fale jakby. No może jeszcze nie mamy w pełni otwartego świata. O, tu mamy jakiś najazd. Chętnie zaatakuje. Może zdobędziemy jakieś bogactwa. O, teraz mamy ukryte ostrze. O, i od razu lepiej. O kurde, ale to ma walnięcie, ale jest wolny na początku. Trzeba brać to pod uwagę. O, nawet spoko się tym bije. O, te krzyki. Dobra, jeszcze dwójka została. Ale to jest mały obóz, chyba tutaj nic nie ma, co byśmy mogli splądrować. Dobra. Nic mi się tu nie wyświetla. O, jednak coś jest. O, co to jest? Meldunek Skalda Zwiadowcy. Znużone oczy patrzą na... Jeszcze raz. Znużone oczy patrzą na morską pustkę. Żegluje przez nią samotna, krucza łódź. Wilki Odyna ostrzą swe stylowe kły, szykując się do uczty na ścierwojadach. Dobra, coś tutaj mamy. O, dwa skarby. Wejdę? Aha. Otworzyć tylko od środka, znajdź sposób, by się dostać. Może z drugiej strony idzie jakoś. O! Damy radę tutaj przez to okienko? Tak trochę ciężko. W ogóle to nie jest na tej naszej wysokości. A tu mamy do góry wejście. Nie, jednak nie. Chociaż tak, to mogę chyba rozwalić, nie? Bo takie prześwitujące. O, właśnie. Aby otworzyć te drzwi, musisz je odblokować wzrok. Odyna podświetli takie... No dobra, no to już znamy. Życie by mi się przydało.
Okej, ale tu były chyba dwie skrzynie, nie? No, warto plądrować, widzę te kurde. Te domy. Robić najazdy. O kurde, tym zanim trafimy. O Jezu, udało się. Dobra, dobra, spokój. No ej! Co mi się zaciął? Mamy tu coś jeszcze? No już nic. No i co, tutaj to było wszystko? Chyba wszystko. Dobra, wracamy na łódź. Tutaj jest. Nie, co ty robisz? Gdzie to jest? Tak dokładniej, żebyśmy się... Kurde, tutaj mam jakieś... Oj, tu widzę, że to jest dużo do eksplorowania. Aha! O kurde! Ja tu w ogóle źle wpłynąłem. Dobra, robimy... Oj, widzę, że tę eksplorację będzie można fajnie robić na... Na live'ach, więc jakby co, to piszcie w komentarzach, czy chcecie takie live'y z misji pobocznych i z eksploracji. Bo myślę, że główny wątek będziemy po prostu nagrywać sobie odcinki. To w ogóle zauważyłem na mapie, że takie nam się robią jakby... Jakby sektory, tak? O, tutaj mamy... Więc będzie można sobie na przykład... Oj, tu też jest inny... No i na każdym sektorze mamy inne artefakty, bogactwa, tajemnice, więc będzie można sobie to podzielić. I wrócić na przykład... O, tu znowu źle skręciłem. Wrócić w wolnej chwili i sobie zrobić na live na przykład, nie psując i nie spoilerować dalszych odcinków, tak? Więc to jest spoko. Najazd znowu? No kurde, fajnie by było zrobić ten najazd, ale... Chcę się skupić na fabule na razie. Not long before leaving for England, I made a solitary trek into the mountains east of Thornburg. I was looking for elk or deer or other game to bring home, but my... Dobrze, teraz płyniemy. O, teraz dobrze płyniemy. Kurde, żeby taki... Taki hektar do przepłynięcia nam dali. Coming up over a rise, I saw a rounded mountain ahead of me, with a strange narrow slit in the earth. Running left to right, there appeared to be fresh water in this crevasse, which was strange, for it was on its side. As I approached, the ground rumbled, and the crevasse shuddered. Then
It opened, as wide as a lake and ringed with color. Stepping back to take in the view, I realized with a shock what I was seeing. The Eye of Jormungandr, the World Serpent. Yes, he sleeps near Old Fornburg, blessing us with his dreams. Oh, if we could return there now, I would show you the place. One day, maybe. One day, I will show you the place. Let's have a song. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. Okej, już niedaleko. Poziom trudności. W świecie gry można napotkać większe wyzwania. Słabe przeciwnicy, uczciwa walka, wymagające. Tam jeszcze była trupia czacha, czyli pewnie jakieś ciężkie wyzwanie. Albo poza moim zasięgiem. Żadnych wiosek nic tutaj nie widać. A nie, jest. Jest jakaś osada. Never seen so many ships docked at once. Never, nor has there been a gathering of kings so large as this. No tak, rzeczywiście. Pełno statków wikińskich. Szkoda, że mi nie wyskoczyło za cumuj. Gdzie trzeba się... Kurde, podoba mi się ten soundtrack. Gry. Fajne mają takie te nordyckie przyśpiewki. Fajne. No dobra, dotarliśmy do miejsca naszej głównej podróży. Głównej fabuły, sorry. Myślę, że tutaj zakończymy. O, mogę się... Przyda się. Tak więc, jeśli odcinki wam się podobają, wrzućcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z odcinkami. Napiszcie coś miłego w komentarzu. No i przede wszystkim napiszcie, czy chcecie live'y z misji pobocznych i z eksploracji miejsc, gdzie już tam coś ogarniemy. Okej. Grał dla was Paradox. Żegnam się. Trzymajcie się. Hej.